mam nadzieję, że mnie słychać. Jestem w tej chwili w kabinie. Aparat jest nade mną zakończony na dachu i pokazuje nam foteń pulsator starego typu. W tym momencie zabawiliśmy się jak typowe dziecko w windzie, czyli wcisnęliśmy wszystkie przyciski po kolei na dół. Bardzo pięknie widać, jak za pierwszym przez mocę zwalnia, na drugi się zatrzymuje, a trzecią mija bez reakcji, ponieważ służy do jazdy z przeciwnego kierunku. Każdy kolejny przystanek to oczywiście przesłonka po drugiej stronie czujnika. Także przełączanie pięter następuje poprzez przesłonki występujące na przemian raz z drugiej strony pulsatora. Jesteśmy już na trzecim piętrze. Jak dojedziemy do parteru, to przejedziemy sobie kilka przystanków bez zatrzymania. Pierwsze piętro. Teraz czeka nasz parter. Tutaj oprócz potem pulsatora mamy wyłącznik końcowy, który też przełącza piętro. Politycznie nie ma nawet czy wcześniej. Pamiętam. Dobrze, jedziemy na trzecie piętro, czyli dwa przystanki mijamy do zatrzymania. Jeszcze raz jedziemy, telefon dzwonił. Jesteśmy na piętrze dziewiątym, pojedziemy na przystanek drugi. Stoimy na przystanku drugim, pojedziemy na piętro piąte, potem na ósme i na dziewiąte.